Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Moim Państwa gościem, miłym przedstawić, redaktor Marek Król, publicysta, Tygodnik Sieci. Witam serdecznie, redaktorze. Witam serdecznie również. No, dzisiaj mamy nazwisko jednego polityka odmieniane przez sporą ilość przypadków. Myślę o Radosławie Sikorskim, który no wczoraj, zobaczmy zresztą, co powiedział, żeby mnie nie oskarżył, że coś przekłamałem. Wtedy, gdy ja mówiłem, że Putin robi dziwne aluzje, a Żyrynowski nam wręcz proponuje rozbiór Ukrainy, to zrobiliście z tego aferę. A dzisiaj się okazuje, że Rosjanie nadal nam to proponują, nadal w swojej propagandzie używają tego argumentu. Kto miał rację? Propaganda, tak. A myśli pan, że to była realna sugestia? O, oni byliby w niebo wzięci, gdyby Polska chciała wziąć udział w rozbiorze Ukrainy. Wierzy w to, że... Tak jak byliby w niebo wzięci, gdyby zrobiły to Węgry. A pan wierzy w to, że rząd PiSu przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. I gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być. Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego. Redaktorze drogi, o co chodzi? Czy pan Radosław był na proszkach, czy jest na pensji? Czy może jakaś jeszcze inna jest przyczyna, pańskim zdaniem? Mi się wydaje, że raczej ta druga propozycja pana redaktora. Przypomnę, między 200 a 400 tysięcy euro zarabia Radosław Sikorski z konsultacji, za konsultację dostaje, jak to ujawnił, choć nie wiemy, kto za to płacił, jakie firmy, jakie organizacje. Myślę, że tak, no, insynuacja jest specjalnością agenta wpływu. Przypomnę insynuację, że to Amerykanie wysadzili w powietrze Nord Stream, rociąg Nord Stream. I można powiedzieć tak, insynuuję, więc jestem agentem wpływu. To wszystko oczywiście, tak jak zauważył premier Morawiecki, natychmiast znajduje oddźwięk w Moskwie. Zachariowa zaciera ręce, czyli rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego. Tak jak po tej insynuacji z rurociągiem Nord Stream. Też natychmiast był odzew Moskwy. Mało tego, ambasador przy ONZ-cie natychmiast posłużył się screenem tego tweetu Sikorskiego, który dziękował Amerykanom za to, że wysadzili, jak rozumiem, w powietrze rurociąg. No teraz podobne działanie. Zwracam uwagę też na takie słowa Sikorskiego, który mówi, że tak, że przez 10 dni insynuuje Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy rozważał, co jest absurdem totalnym, wzięcie udziału w rozbiorze Ukrainy i dopiero jak Zachód i bohaterski prezydent Zełenski wykazali się niebywałą postawą przeciwko rosyjskiej inwazji, to dopiero wtedy rząd zrezygnował. No jest to totalne kłamstwo, bo od samego początku prezydent Andrzej Duda był kilka godzin przed, nie wiedząc rzecz jasna, że ta agresja się rozpocznie, kilka godzin przed 24 lutego był i spotkał się z prezydentem Zełenskim w Kijowie, jak dobrze pamiętam. Krótko po agresji nasz premier Morawiecki odwiedził również Kijów, więc Polacy byli pierwszymi, którzy ruszyli na pomoc zaatakowanej Ukrainie. Tu nie było żadnego wahania, tu nie było żadnego zastanawiania się. No już tym bardziej chęci aneksji ziemi ukraińskiej, że to kompletna brednia, bo no najpierw żeśmy wysłali tam 250 czołgów, no to chyba nie po to, żeby odbierać jakąś ziemię, no, czy tam zabierać. Tak, ale powiem tak, że trzeba być niezwykłym idiotą, żeby wchodzić w jakiekolwiek układy tego typu z Putinem. Ale a propos układów z Putinem, to właśnie bo... Sikorski...
Bo właśnie, bo tutaj w tej wypowiedzi Radosław Sikorski no, mija się z prawdą, bo on parę lat temu nie mówił o tym, że Żyrynowski chciał się Ukrainą z Polską podzielić, tylko że Władimir Putin taką propozycję złożył Donaldowi Tuskowi, ówczesnemu premierowi na molo, co zresztą kłóci się z tym, co prezentował na ten temat Donald Tusk, bo Donald Tusk tam opowiadał, że sobie rozmawiali o tym, gdzie psy biegają i coś tam, gdzie biega i tak dalej, o urokach plaży w każdym razie Sopockiej. No ale to dlaczego on wtedy taką opowieść roztoczył? Bo jeżeli to jest prawdziwe, no to jest katastrofa dla katastrofalny obraz Donalda Tuska, który, no przepraszam, nic nie zrobił z taką informacją. Otóż to, więc on jeszcze, różne są miejsca, gdzie taka propozycja została złożona według Sikorskiego. Raz mówi, że w czasie rozmowy wizyty Tuska w Moskwie zaproponował coś takiego w swoim gabinecie. Tusk milczał, ponieważ wiedział, że jest nagrywany. No, mógł udzielić jasnej odpowiedzi. Nie jesteśmy zainteresowani jakimkolwiek rozbiorem Ukrainy. Koniec, kropka. Milczał, dlatego że bał się, że będzie to nagrane. Nie wiem, nie rozumiem tego. Potem Sikorski twierdzi, że w czasie na molokie, słusznie redaktor wspomniał tutaj, podobno wskazywał Tusk, gdzie jogging uprawia na brzegu tutaj, na plaży, co oczywiście jest bardzo istotną informacją dla Putina i na pewno bardzo tej pragnął tej informacji. No i to Sikorski sugeruje, że właśnie wtedy padła tam ta propozycja rozbioru Ukrainy. No, pytanie, jaką rolę pełni Donald Tusk? Ja twierdzę, że to jest ustalone z Donaldem Tuskiem, że tego szczura obrzydliwego puścił w porozumieniu z Tuskiem. Nie ma tutaj żadnego właśnie przypadku. O to chciałem zapytać, bo Donald Tusk, no nawet zakładając, że Radosław Sikorski coś, jak to się mówi, palnął, no to Donald Tusk powinien się do tego odnieść, a nie dość, że sam Donald Tusk milczy jak zaklęty, to jeszcze były minister finansów, pan Jan Wincent Rostowski, no mówi, że no przecież wszystko jest w porządku, mam takie samo zdanie jak Radosław Sikorski. No tak, ale przypomnę od momentu, kiedy w MSZ-cie zatrudnił Sikorski córkę, słynną córkę Rostowskiego, to w zasadzie panowie grają ręka w rękę. I no ja dwóch oksfordczyków, no. Dokładnie tak. Nie jestem tym zaskoczony. Natomiast milczenie Donalda Tuska, który jest wychowankiem Angeli Merkel i przypomnę, że Angela Merkel, jak cokolwiek by się działo, to zawsze przez tydzień albo przez dwa tygodnie milczała. To jest ta sama szkoła. Rozgląda się, patrzy, jakie będą reakcje i wypowie się albo się nie wypowie w ogóle. Moim zdaniem będzie bardzo ostrożny, ponieważ tego typu świństwo, które zrobił Sikorski swojemu państwu, powiedzmy sobie szczerze, on po prostu zadenuncjował w sposób obrzydliwy swoje państwo, ponieważ stawia to Polskę, która jest liderem w pomocy dla Ukrainy, jako takiego no, prymitywnego, trofiejnego, który gdzieś tam tylko czekał na to, żeby Ukraina, która się wykrwawia, żeby gdzieś tam wyciągnąć rękę. Także tutaj moim zdaniem jest to po pierwsze usługa zrobiona Rosji, po drugie usługa zrobiona wobec Tuska, który zwłaszcza był bohaterem słynnego filmu Nasz Człowiek w Europie, więc teraz przekierowuje... Nasz Człowiek w Warszawie, a teraz mamy naszego człowieka w Chobielinie, chyba tak trzeba by mówić. W Warszawie, tak. Ale to się dzieje w bardzo szczególnym momencie, to warto zaobserwować. Dzieje się w momencie, który być może będzie przełomem w wojnie na Ukrainie, jak Ukraina dostanie te czołgi, o które walczy Polska dla Ukrainy, to po prostu wygra tę wojnę. Widać, że Amerykanie no zdecydowanie podjęli decyzję, tak? Ukraina ma wygrać tę wojnę i koniec, kropka. Natomiast co do Niemiec, no ja bym powiedział, że te leopardy to chyba chętniej by Putinowi dali niż Ukrainie.
No, ktoś złośliwie, ja to też powtarzam, że nikt im nie powiedział, że pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli Hitler-Stalin, nie obowiązuje. Więc mi się wydaje, te wzajemne relacje są widoczne gołym okiem i zwracam uwagę szanownym telewidzom i redaktorowi, że już samo opóźnianie dostaw czołgów, wymyślanie różnych pretekstów dość żenujących, państwa, które ma ambicje, ma na myśli Niemcy tutaj przewodzić Europie, już to samo jest przychylnym gestem wobec Rosji. Daje czas Rosji. W dodatku jeszcze, na co też zwracam uwagę, pokazuje, że to NATO zjednoczone, świat Zachodu wcale nie jest taki zjednoczony, no bo przecież są różne poglądy na temat dostarczania broni. Przypomnę, że na początku chciano dostarczać... Ale są różne nawet w rządzie niemieckim, bo pani minister spraw zagranicznych myśli, że Niemcy nie będą się sprzeciwiać, niezależnie co by to miało oznaczać, to sformułowanie. No ale minister obrony nowy mówi, że nie, to sama kwestia leopardów, to będzie decyzja, będzie później podjęta, ale dzisiaj my się nie sprzeciwiamy, żeby Polska szkoliła Ukraińców. No, bardzo dziękujemy za zezwolenia. Tak, krótko mówiąc, kombinują jak koń pod górę, żeby spowolnić to ten przekazanie czołgów. Mimo nacisków amerykańskich słyszeliśmy o kłótni między sekretarzem stanu Lloydem Austinem, a doradcą do spraw obronnych Scholzak. Tam doszło do konfliktu między nimi, to dość ostrego. Ja przypomnę, że tak naprawdę to jest też ciekawostka. Ta baza amerykańska, którą miałem okazję parę lat temu zwiedzać, to jest teren amerykański, więc te spotkania odbywają się na terenie amerykańskim. To jest teren ekstremalny. A flagi były amerykańskie i ukraińskie, niemieckich nie było. A co to będzie, jak Polska postąpi tak, jak sugeruje premier Mateusz Morawiecki i przekaże to uzbrojenie bez zezwolenia niemieckiego, bo skoro pan premier coś takiego sugeruje, to znaczy, że no, uznał, że może sobie pozwolić na taki scenariusz. No ja bym się tutaj obawiał, bo moim zdaniem Niemcy szukają różnych pretekstów, żeby spowolnić i są formalistami, więc wolałbym dostać na piśmie tą zgodę, skoro na piśmie zawaliliśmy pewien kontrakt, kiedy przesłano te leopardy, przekazano Polsce. Ja bym tutaj na deklaracjach słownych nie polegał. Mam ograniczone zaufanie do polityków, szczególnie niemieckich, którzy wypowiadają różne zdania i różne słowa. I odpowiadając jeszcze na wcześniejszą sugestię, tak, Niemcom nie zależy, żeby Ukraina wygrała. Wygrana Ukrainy, czyli zwycięstwo Pax Americana, jest największą porażką Niemiec. I oni o tym wiedzą, ponieważ cała koncepcja właśnie podziału Europy między Niemców a Rosję upada, na długie lata upada. Zdaje się, że tu jak zwykle w sukurs przybiegł nie kto inny, tylko Donald Tusk z Radosławem Sikorskim, ale to się do tego chyba już przyzwyczailiśmy. Bardzo dziękuję redaktorze. Redaktor Marek Król był gościem programu Republika po południu. Zapraszam na serwis informacyjny.